Las czy droga przez las? Takiego dylematu nie mają urzędnicy z Katowic, którzy w planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczyli szeroką i dzielącą las drogę. Mieszkańcy nie chcą spalin, hałasu i niszczenia przyrody. Na razie odbili się od urzędniczej ściany, ale liczą na to, że właściwą decyzję podejmą radni. Łukasz Kądziołka. W Katowicach na ulicy Owsianej ruch jest spory. A w przyszłości może być jeszcze większy. Miasto ma gotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nim równolegle do tej drogi będzie możliwe wybudowanie kolejnej, ale dużo szerszej. W miniony weekend mieszkańcy zorganizowali spacer, żeby pokazać swój sprzeciw. Droga, która ma zdewastować w całości lasy panewnickie i przeciąć je na pół. Mieszkańcy nie mają wątpliwości, że to będzie miało fatalne skutki. Wpłynie na pewno negatywnie, i nie chcemy, aby do tego dopuścić. Prawie 500 osób podpisało się pod uwagami dotyczącymi tzw. nowej Owsianej, jednak najwyraźniej argumenty mieszkańców nie przemówiły do urzędników. Wszystkie te uwagi zostały odrzucone w całości lub częściowo, ale odrzucone i miasto jest po prostu głuche na to, co mówią mieszkańcy. Droga miałaby docierać mniej więcej do tego skrzyżowania, jednak według mieszkańców taki projekt niewiele wnosi. Nadal w godzinach szczytu panewniki będą zakorkowane. Ta droga nie zwiększy tej prędkości i komfortu ruchu, bo i tak przy połączeniu z A4 będzie wąziutka jednopasowa jak do tej pory, ponieważ Rudna Śląska i Chorzów nie planują tego w swoich planach. Musiałyby wydłużyć tę trzypasmową drogę razy dwa kierunki, czy dwupasmową razy dwa kierunki o szerokości 40 metrów. To się nie stanie. Może rozbudowa dróg w tym rejonie miałaby więcej sensu, gdyby udało się je poprowadzić aż do autostrady A4. Jednak tu kończą się Katowice, a zaczyna Ruda Śląska, która właśnie zajmuje się planami dla tych terenów i rozbudowy ulicy Gościnnej na razie nie planuje. W czwartek w sprawie planu zagospodarowania decyzję podejmie Rada Miasta. Niektórzy radni już wiedzą, jak zagłosują. Z jednej strony my będziemy mieli jakieś dodatkowe udrożnienie, w szczególności tego ronda, które leci od Kochłowic. Natomiast z drugiej strony pojawi się dosyć duża wycinka drzew, zostaną zniszczone siedliska zwierząt. Zwiększy się natężenie ruchu, bo jeżeli powstanie nowa droga, to musimy liczyć się z tym, że również nowe potoki samochodów tą drogą pojadą. Mimo wszystko miasto widzi potrzebę usprawnienia ruchu w panewnikach. Obecnie ulica Owsiana nie spełnia standardów. Stąd taka propozycja i w związku z tymi parametrami ulicy Owsianej też nie ma możliwości wprowadzenia transportu publicznego w tamtym rejonie. Katowice nie przesądzają jednak na tym etapie, że droga kiedykolwiek powstanie. Nie ma projektu budowlanego, który by określał, jakie by były parametry i dokładny przebieg tej inwestycji, bo zaznaczamy po prostu mniej więcej obszar, w którym ona mogłaby przebiegać, w związku z czym jest absolutnie za wcześnie, żeby mówić o jakichkolwiek szczegółach. Mówimy tylko i wyłącznie o miejscowym planie. O tym, czy droga w ogóle będzie mogła powstać, zadecyduje głosowanie podczas sesji Rady Miasta.